Magda Żakowska, dzień dobry. Do kraju płynie ciepło, ale wilgotne powietrze, dlatego jutro pogoda może nas zaskoczyć nie tylko przelotnym opadem deszczu, ale lokalnie mogą wystąpić też burze. W nocy w kraju przeważać będzie zachmurzone niebo, popada w regionach zachodnich, a także w centrum kraju. Będzie to ciepła noc na przeważającym obszarze, temperatura nie spadnie poniżej 13 lub 11 stopni. Trochę chłodniej poranek zapowiada się na północnym zachodzie. Tam termometry pokażą 10 lub 9 stopni. Jutro też popada na zachodzie, w centrum, a także na południu. Zwłaszcza w regionach centralnych i w górach mogą wystąpić burze. Na wybrzeżu wschodnim nadal rzeźko, 19-20 stopni. W centrum i na Mazowszu słupek rtęci wzrośnie jutro średnio do 24 stopni. Noc na Kujawach i Pomorzu na ogół będzie pochmurna. Trochę przejaśnień w pierwszej części nocy, następnie opady deszczu, zwłaszcza w centrum i na zachodzie. O poranku na termometrach zobaczymy 13 lub 12 stopni, powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Jutro trochę przejaśnień, ale też chmury, w ciągu dnia opady deszczu, a nawet burze. Temperatura wyrównana od 20 stopni w Grudziądzu do 22 w Toruniu. Jutro powieje z kierunków zmiennych, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie będzie się wahać. W południe na barometrach będą 992 hektopaskale. Także w środę trochę przejaśnień, ale też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Po ciepłej nocy w ciągu dnia 24-25 stopni. W czwartek słonecznie, sucho i bardzo ciepło. W piątek dla odmiany znów może popadać deszcz. Po bardzo ciepłej nocy, gdy temperatura wahać będzie się w przedziale 17 lub 15 stopni, w ciągu dnia odetchniemy od upału. W piątkowe popołudnie na termometrach zobaczymy od 19 do 22 stopni. Pierwsza połowa czerwca powoli dobiega końca. Mieliśmy tu bardzo ciepłe dni, ale też i te, gdy poranki przyniosły nam przygruntowe przymrozki. Także w drugiej połowie czerwca na monotonie w pogodzie raczej nie będziemy narzekać. Kolejna prognoza tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.